Dzisiaj pokazujemy na seminarium, że drogi betonowe są tańsze, że drogi betonowe dają większy komfort użytkownikom, że drogi betonowe to w przyszłości brak dodatkowych kosztów utrzymania. W aktualnych warunkach cenowych beton jest tańszy nawet w fazie budowy i to jest różnica sięgająca nawet 30%. Pan profesor Szydło na zlecenie stowarzyszenia wykonał takie opracowanie porównawcze drogi asfaltowej i drogami betonowymi, gdzie jednoznacznie pokazał, że drogi w nawierzchni betonowej są około 40% tańsze od dróg asfaltowych. Analizy zostały zrobione przy pewnych założeniach dotyczących budowy i utrzymania. Określono strategie utrzymaniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych. Same obliczenia kosztorysowe wykonało profesjonalne biuro. Znaczną różnicę uzyskano dla okresu utrzymaniowego, na strategii utrzymania nawierzchni. Tam zdecydowanie ponad pięciokrotnie niższe koszty utrzymania wyszły dla nawierzchni betonowych niż asfaltowych. Jeżeli popatrzymy na eksploatację, czyli późniejsze 30-letnie użytkowanie, to beton jest absolutnie poza konkurencją. To jest ponad dwukrotna różnica na korzyść betonu. Doświadczenia europejskie dróg betonowych są wysokie, przede wszystkim w krajach, gdzie ruch ciężki jest wysoki. Co dotyczy Belgii, to my mamy od 70 roku wszystkie nasze autostrady są zbudowane z betonu zbrojonego ciągłego. On nie potrzebuje żadnego utrzymania, bo nie trzeba już szczerzyć szczelin i komfort jazdy dzisiejszy jest bardzo dobry. Proponujemy, żeby Polska, jak ma niektóre nowe odcinki, tak samo próby zrobiła z betonem zbrojonym ciągłym i chcemy pokazać, ile ta technika może być ekonomiczna na długi termin. Dzisiaj są gminy, gdzie wręcz przeważająca ilość wydawanych środków z budżetu kierowana jest na budowę nawierzchni betonowej. W 2016 roku mija okrągłe 20 lat od wybudowania przez MOPR SA pierwszej drogi betonowej. Z jednej strony bardzo długi okres, a z drugiej można powiedzieć, że krótki, jeśli chodzi o wręcz przebudowę mentalności u decydentów, mam na myśli samorządowców, radnych, sołtysów, kończąc na wójtach, burmistrzach i prezydentach. Miałem przygotowaną dokumentację na jedną z większych dróg w technologii asfaltowej i w tym czasie po seminarium zmieniliśmy pozwolenie na budowę w technologii betonowej i to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek w życiu mogłem podjąć. Po 13 latach użytkowania wszyscy widzimy, że jest to dobra technologia, że jest to dobry pomysł i rzeczywiście następne trzy drogi, które gmina Ujazd wybudowała, to również w technologii betonowej.